to dobra, ruszamy w trasę. Mamy pozajmowane. Witam Was bardzo serdecznie. Troszkę czasu mnie nie było, ale mam na to dosyć spore wytłumaczenie. Przeprowadzka i remont domu, dlatego wyszło jak wyszło. Ale mamy niedzielę i bardzo ładną pogodę, dlatego postanowiłem wybrać się na przejażdżkę i zapoczątkować mój cykl, który mam nadzieję będę jakoś powoli kontynuował, odcinek po odcinku. No chłopaki, mianowicie będzie chodziło o objeżdżanie okolicznych miejscowości, wiosek w celu poznania naszej tutaj powiatowej kultury i tego, skąd się nasze miejscowości wzięły. A uwierzcie mi, kiedy zacząłem rzeczywiście tutaj zagłębiać się w ten temat, to okazało się, że nasza historia tutaj Pomorza Zachodniego i rodu Borków, bo praktycznie rzecz biorąc na tym tutaj się opiera, jest naprawdę bardzo ciekawa. Gdzieś tam w szkole podstawowej Łabędzie, to będziemy w tamtym kierunku się kierować. Gdzieś tam w szkole podstawowej temat został muśnięty, można w ten sposób powiedzieć, jeżeli chodzi o rodzinę Borków i całe tutaj Pomorze Zachodnie. No i kontynuując, wybierzemy się do dwóch wiosek. Skuter Router padł. Ten skuter Router to w ogóle fajna sprawa jest. Jedziesz i ci rozprowadza od razu Wi-Fi. Ha, fajna sprawa. W każdym bądź razie jedziemy do dwóch wiosek. Pierwsza to jest Tarnowo, a druga to jest Rynowo. I jak mówią zapiski kronikarskie, obydwie te wioski były, piesku, uważaj, były te pod panowaniem rodu Borków. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o ród Borków, wywodzi się on z początku, z zapisków, właśnie gdzieś z początku w XII wieku, do końca XII wieku, z tego co tak pamiętam, około roku 1300, gdzieś tam po jakichś kłótniach z arcybiskupem kołobrzeskim, Borko I chyba bodajże, bo tak on się nazywał, nie mógł się dogadać, jeżeli chodzi o założenie nowych rodów, bo wtedy nie było wsi, można powiedzieć, jakichś takich lokacji dla jego. Nie mógł się coś dogadać z tamtym arcybiskupem, więc sam na własną rękę postanowił zasiedlić, o ile tutaj pewnie jakieś pogańskie terytoria już istniały, jakieś tam, można powiedzieć, zalążki jakiejś cywilizacji w tamtych czasach, to postanowił rzeczywiście zasiedlić i utworzył pierwsze właśnie miejscowości, takie jak Resko, Łobez, z tych większych. I tak prawdę powiedziawszy,
zaczął tutaj panować. I powolutku zbliżamy się już do tych dwóch wiosek. Jedną to znam bardzo dobrze. Wujek mojej żony kilka lat temu jeszcze mieszkał w Rynowie. A jeżeli chodzi o Tarnowo, to znajduje się tam jeden z ładniejszych, jedna z ładniejszych sal weselnych w okolicy. Młyn nad Starą Regą, ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o Młyn nad Starą Regą, to też ma swoją historię. O, jest i Tarnowo Łabędzie, tutaj jest już Rynowo, ale my pojedziemy sobie do Tarnowa. Ładna malownicza droga. Bardzo lubię takimi dróżkami jeździć. A tu jedziemy sobie troszkę wolniej. Pamiętam, bo chyba tutaj na Tarnowie droga się kończy, nie wiem czy tam jakąś bodajże polną można by było gdzieś dojść, ale chyba jeżeli chodzi o taką twardą, to jest to koniec. Tarnowo. A nie wiem ile tu rodzin mieszka, kilkadziesiąt, nawet chyba nie, ale zobaczcie, bardzo ładnie tutaj to wszystko wygląda, widać, że ludzie dbają, czasy się pozmieniały. No i tak prawdę powiedziawszy, główną atrakcją Tarnowa jest ten Młyn nad Starą Regą. Teraz sobie tutaj do niego, aby nam tylko nie zaczęło tutaj padać. O, coś się chyba piecze. Dzisiaj mamy niedzielę, więc prawdopodobnie. O. No, jak widać, bankiet weselny trwa. A my sobie tutaj na chwilkę zaraz zobaczymy, czy tam dalej gdzieś będzie można. A, młyn wybudowany gdzieś w XVII wieku. Co najmniej. Tam wzmianki są rzeczywiście, że ten Tarnowo to było jako dobro Borków cały czas. No zbytnio nie ma tutaj zbyt dużo do oglądania, poza tym starym młynem. A w 45 na wiosnę gdzieś tutaj jeszcze te trwały zażarte walki z dywizją generała von Tetta. Że gdzieś tutaj chyba bodajże w lasach jest jeszcze pozostałości po bunkrze. I tyle. Na początku młyn był w całości drewniany, potem chyba jeżeli chodzi o przebudowę, to któryś
z namiestników, można tak powiedzieć, rodu Bork postanowił rzeczywiście zrobić w pełni murowany. I tak to aktualnie wygląda. Jak widać, weselicho trwa, nie będziemy przeszkadzać. Jedziemy do Rynowa. Dobra, opuszczamy młyn nad Starą Regą i Tarnową. Kierujemy się do Rynowa. No jak na kilkanaście domów, no to nie ma tutaj zbytnio atrakcji poza młynem i rzeczywiście tym bunkrem, ale nie będę tam nigdzie wchodził, bo z tego co pamiętam, co mi kolega opowiadał, to raczej z tego bunkra nic tam nie zostało. Rynowo 2. Czyli widzicie, jeżeli chodzi ogólnie o ród Borków, no to tak jak wcześniej wspominałem, Borko pierwszy, założyciel, można powiedzieć, tych większych miejscowości, czyli Łobez, Resko, no i tak prawdę powiedziawszy, mało kto o tym wie, a jest to bardzo, bardzo mała wieś, ale jest tam chyba jeszcze w ciągle dobrym stanie, odrestaurowany jakieś parę lat temu, jest to wieś Strzmiele i tam pierwszą siedzibę i największą mieli swoi ród Borków. W następnym odcinkach postaram się rzeczywiście podążyć w tamtym kierunku i coś więcej o Borkach poopowiadać. Na razie tutaj skupiam się na Tarnowie i Rynowo. No jesteśmy w Rynowie, jak widać kociołby, których nie można już ruszać, bo są to, jest to droga już zabytkowa. O, i mamy tutaj, skręcimy sobie. No i jesteśmy, nie wiem czy nie gdzieś tutaj nie przyparkuję sobie z boczku. Mamy pomnik z 45 to chyba jest. No jedziemy tutaj, kierunek się włączył. No i dobra, niech się wyłączy. Okej, jesteśmy. No i jesteśmy w Rynowie. Wieś mieszcząca się na obrzeżach Łobza, około chyba 120 mieszkańców, nie więcej. O dziwo do 1945 roku była pod władaniem, jeżeli tak można było powiedzieć, Reska, nie Łobza. No i słynie z tego, że był tutaj kiedyś piękny, należący do Borków dwukondygnacyjny pałac, wybudowany bodajże około 1900 roku przez Paula Arbrechta von Borke. Gościu dosyć ciekawa postać, bo studiował bodajże i gdzieś tam pobierał nauki już na jakichś uniwersytetach w Niemczech, także troszkę kultury wyniósł. Ogólnie ten ród Borków to naprawdę była dosyć ciekawa banda, bo jeżeli tak można powiedzieć, bo uznawany jest jako ród szlachecki, ale tutaj na tych ziemiach Pomorza Zachodniego to mieli swego rodzaju swoje państwo w państwie, czyli niby byli pod panowaniem książąt pomorskich, ale nie za bardzo się do nich przyznawali. I powiem szczerze, że nawet krzyżacy się ich bali, bo swego czasu nawet potrafili nieźle dać łupnia przejeżdżającym karawanom, jak i krzyżakom, którzy gnali do Malborka. Także rozrośli się tutaj bardzo poważnie. No i jednym z ich placówek właśnie było Rynowo. Z pięknym tym pałacykiem, nawet nie będę dalej wchodził, bo to grozi naprawdę jakimś uszczerbkiem, utratą uszczerbku na zdrowie. Na zdrowie, o Jezu, zobaczcie. Szkoda, bo kawałek historii. Nie wiem, czy parę lat temu ktoś tutaj się nie brał za to. Wziął jakąś kasę i zniknął, jak to w Polsce bywa. Może gdzieś tam się dostanę.
ostatnim chyba najemcą, właścicielem tej posiadłości, póki jeszcze działała, był chyba Bernd von Brocke. Ciekawy jestem, czy Hans von Tetau, czyli generał niemieckiej armii, który wycofywał się ze swoim wojskiem z Pomorza Zachodniego, czy rezydował w tym dwukonsygnacyjnym pałacyku. Jeżeli chodzi o wojska niemieckie i walki toczone tutaj, tak jak wspominałem, idę sobie tak na szagę, no to tak ładnie, rzeczywiście zadbane, no to ktoś tutaj kosi, czyli ktoś ma szacunek. Oj, przejdziemy sobie tędy. Oj, nie będzie chyba to nic złego. W walkach o likwidację oddziałów 10. Korpusu SS Hansa von Tetau powinno być oskarżonych, okrążonych na południe od Świdwina 10. Pułk Piechoty 4. Dywizji Piechoty imienia Jana Inińskiego i Armii Wojska Polskiego w dniu 6 marca 1945 roku, wyzwolenie Rynowo. Ogólnie rzecz biorąc, to była 1. Dywizja Polska i chyba 4. albo 3. Radziecka. One wyzwalały. No ale większa zasługa chyba była Polaków, z tego co pamiętam. Weźmiemy tutaj, opsa, przeskoczymy sobie, a co tam? Nie będziemy nikomu niszczyć. Zobaczymy, czy możemy tam się dostać z tyłu. Okej. Idziemy zobaczyć, może uda się coś. Fajne, bo jakieś wzmianki mówią o tym, że rzeczywiście tu jest park naturalistyczny z tyłu. Ciekawe, czy da radę tam jakoś chociaż zajrzeć. Jeszcze gdzieś tutaj dalej chyba kościółek taki mały stoi. Spróbujemy przejść ten. Tam odzie. No jakoś się dostałem na tą ścieżynkę. Śliczna. Nie wiem, ale szacunek dla budowniczych z tamtych lat. Ej. Zobaczymy może. Po cichu wiem, że nie można wchodzić. O, jakby się człowiek wrypał w taką dziurę. No. Miał fantazję ten ród Borków. Wracając do rodu Borków, byli swego to rodzaju rebusie. Czyli łupili wszystko, co przejeżdżało praktycznie rzecz biorąc przez tutaj powiat łobeski i okolice. I nikogo ani niczego się nie bali. To tak jak wspominałem, nawet krzyżacy omijali te tereny, bo bali się zorganizowanych grup, jeżeli chodzi o ród Borków. Zobaczymy tutaj, a tu wszystko porośnięte, raczej tutaj nie ma co patrzeć. Pewnie tutaj libacje są. Ale zajrzeć można. A tak jak sądziłem, nic z tego tylko nie zostało. Są jakieś stare rzeczywiście dęby, ale nie będę się ładował w te knieje. Wiecie, jak tych krzaków tutaj nie było naokoło, musiało robić to naprawdę bardzo duże wrażenie. Szkoda. Szkoda takiego kawałku kultury. Dobra, wracamy. Pan kawa czeka. A zobaczymy, jeszcze zahaczymy o ten kościółek, bo ponoć też troszkę lat ma. Że za chwilkę. No, pies oszczeka. Nie wiem, czy tutaj nie znajduje się przypadkiem monar jeszcze. Mi się wydaje, a może mi się wydaje. Wiem, że w Grabowie jest, ale czy tu? Dobra. Papa! Prawie zameczku. Tam nic nie jedzie. Stowarzyszenie Diogenes. Tak to wygląda, jakby to był monar. A pojedziemy kocimi łupami. Powolutku.
Jak widać, spokojna mieścina. Życie toczy się leniwie. Kury, kokoszki. O! Tam widać coś było, jakiś festyn chyba. O, jest ten kościółek, ale to chyba nowoczesny, wybudowany, więc raczej z tym starym nie ma nic wspólnego. Oj, 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 jaki wielki pies! Tak, to jest chyba pozostałość, kościół chyba po jakiejś remizie, więc... 37. Tak. Za nami. Co to? Ludzie uciekają. Tam sprzedam, tu sprzedam. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o Rynową. Tu się zatrzymamy na chwilę, bo będziemy sobie skręcać. No i dobra, wracamy sobie do Łobza. Wolę jechać powoli po tych kociłkupach, bo pamiętam, że prawie zaliczyłem glebę podczas nauki jazdy. Wolę tu nie szarżować, bo mocniejsze naciśnięcie klamki i podejrzewam, że... No ładne to było. Dobrze, że chociaż tutaj po części ktoś z przodu dba i nie ma tych chaszczy. Kawał historii. Szkoda, że wszystko co niemieckie w czasach, kiedy po wojnie było B. No, potrafię to zrozumieć. Wszystko co było niemieckie wtedy było złe, wiadomo. Ale z perspektywy czasu okazuje się, że nie do końca. No dobra. Myślę, że jak na dzisiaj dwie małe wsie wystarczą. Miło było pogawędzić, przeprowadzić monolog. Trzymajcie się bardzo ciepło do następnego odcinka. Jeżeli Wam się podobało, dajcie lajka albo suba. Będę bardzo wdzięczny. I to tyle. Na razie, cześć.